Zbliża się jesień, to okres zachorowań na grypę. Lekarze zachęcają do profilaktycznych szczepień. Według niektórych ekspertów zaszczepienie się na grypę w tym roku może być bardzo istotne, ponieważ zbiega się ona z pandemią koronawirusa. Szczyt grypowy w Polsce to jest z reguły styczeń, luty, marzec, więc mamy w tej chwili czas, żeby się zaszczepić, aczkolwiek ja sugeruję, żeby zaszczepić się jak najszybciej. Szczególnie chciałbym, żeby szybko zaszczepieni byli pracownicy ochrony zdrowia. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreślał, aby w tym czasie szczególnie zadbać o najbliższych, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia są najbardziej narażeni na infekcje. W tym sezonie na rynku w Polsce pojawią się 3 szczepionki przeciwko grypie. Jak zapowiedział resort zdrowia, do końca października trafi na rynek blisko 2 miliony sztuk, a w grudniu najprawdopodobniej kolejna partia 200 tysięcy sztuk. Ze względu na panującą sytuację pacjenci będą mieli także zapewnioną szerszą refundację. Bezpłatne szczepionki będą mogli otrzymać seniorzy powyżej 75 roku życia. Na 50-procentowe refundacje mogą liczyć osoby w wieku od 65 do 74 lat, a także osoby w wieku od 18 do 64 lat z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od ukończenia 2 lat do ukończonych 5. Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej. Dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie w pełnej odpłatności.